Dzisiaj ruch pod wiaduktem na ulicy Powstańców Śląskich w Opolu odbywa się bez żadnych problemów, jednak już od jutra, od 13 stycznia ta sytuacja się zmieni, bowiem firma realizująca pracę na zlecenie PKP PLK SA zamknie ruch właśnie tutaj, żeby móc zdemontować ten obiekt, no i przeprowadzić niezbędne prace na torowisku. No i tak jadąc od strony ulicy Piastowskiej, będziemy poruszali się ulicą Księcia Jana Dobrego, Pasieczną, Konsularną, Odrowążów, przez Park Nadodrzański, Jana Kropidły i Powstańców Śląskich. No, warto zauważyć, że wjazd na wspomnianą część wyspy będzie możliwy tylko dla mieszkańców tutejszych terenów, no i pojazdami do 2,5 tony. Wyjątek stanowią oczywiście pojazdy służb komunalnych, no i służb ratunkowych. Piesi będą mogli poruszać się w tym miejscu. Ruch pieszy będzie wstrzymywany tylko na czas prac, które mogą im zagrażać. Cały czas będą mogli też przechodzić przez Park Nadodrzański, no i przez ciąg pieszo-rowerowy pod mostem nad Młynówką od strony Opola Głównego. Prace w tym miejscu, jak zapowiada wykonawca, potrwają około miesiąca, więc przez cały ten czas warto, poruszając się tutaj czy to samochodem, czy pieszo, patrzeć na znaki, no i stosować się do nich.